strony w Dubowie. Uczestnikami centrum mogą być osoby dorosłe o znacznym i umiarkowanym stopniu, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Centrum będzie zapewniało zajęcia w sali, do muzykoterapii, do terapii ruchem, zajęcia w kuchni. Mamy również jadalnię, pokój wyciszeń, jeżeli osoba będzie wymagała takiego odosobnienia. I to jest miejsce dla osób na pobyt dzienny. I w infrastrukturze centrum jest również mieszkanie dwuosobowe dla dwóch osób, też ze znacznym i umiarkowanym stopniem, na pobyt całodobowy. To jest trochę takie odciążenie rodziny. Mamy już 12 skierowań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ jest to jednostka organizacyjna pomocy społecznej, więc uczestnictwo jest na podstawie decyzji wydawanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełną parę ruszono od 1 marca. Pobyt został wykonany kompleksowo, począwszy od izolacji pionowej, od izolacji zewnętrznej, od izolacji wewnętrznej, ze zbiciem niektórych posadzek, ze zbiciem wszystkich tynków, z termomodernizacją, ociepleniem zewnętrznym, ociepleniem posadzek, wymianą stolarki, wymianą okien, ociepleniem strychu, wymianą pokrycia dachowego. Trudny był w pewnym momencie, dlatego że trzeba było wyeliminować piwnice, które były zalewane wodą, trzeba było to wszystko zawalić, trzeba było to wszystko zawiadrować, ocieplić, wykonać posadzki. Tak, przede wszystkim muszę tutaj podziękować biuro projektowemu, muszę podziękować firmie nadzorującej Inwestcom, no i przede wszystkim panu Wójtowi, że rozumiał sprawę, że chcemy zrobić to dobrze, żeby służyć, żeby był jakimś tam wzorem technicznym, który tutaj po prostu do tej posesji pasuje. Witam Państwa serdecznie w dniu otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie. I przede wszystkim cieszę się, że po ponad półtora rocznych przygotowaniach oraz realizacji całego projektu możemy się tutaj spotkać na tym właśnie symbolicznym otwarciu. Chciałbym tak na samym początku powiedzieć z dumą i dużą satysfakcją, że wniosek gminy Łomazy, który złożyliśmy w 2019 roku, dokładnie w sierpniu, był jednym z pierwszych w Polsce, który był przede wszystkim rekomendowany przez wojewodę lubelskiego i uzyskał wsparcie jeszcze wówczas ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koszt przystosowania tego centrum, przebudowy, remontu wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 2 miliony złotych, z czego 75% tej kwoty pochodziło z rządowego funduszu, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jest to kwota ponad 1 500 000. Natomiast ponad 500 000 złotych był to wkład własny gminy, natomiast został on pozyskany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ta kwota ponad 2 miliony złotych pozyskana przez gminę w całości pokryła koszty utworzenia centrum. Roczne utrzymanie centrum będzie około 850 000 złotych, które będzie pochodziło również ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Działania gminy Łomazy są przykładem społecznej odpowiedzialności oraz realnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie stanie się wiodącym ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz Centrum ich aktywności i integracji społecznej, podpisał Paweł Wdówik, sekretarz stanu. Na ręce pana wójta składam serdeczne gratulacje. Życzę panu wójtowi, radzie gminy i wszystkim państwu zaangażowanym w funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz uczestnikom programu wiele radości, dobrego zdrowia i pomyślnej realizacji podjętych planów. W rozwiązaniu szacunku podpisał pan Lech Sprawka, wojewoda lubelski. Ja ze swojej strony chciałbym przede wszystkim pogratulować. Działania, które doprowadziły do powstania tej placówki, zasługują na najwyższy podziw i słowa uznania. Podzielając państwa uzasadnioną radość i satysfakcję w dzisiejszej inauguracyjnej ceremonii, życzę dalszych sukcesów, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Wyrazami szacunku Krzysztof Michałkiewicz. Dziś te mury nadają nadzieję i wiarę w tworzenie możliwości podejmowania pracy, aktywnej rehabilitacji, tworzenia sieci wsparcia społecznego w społeczności lokalnej. Uwrażliwienie i uświadomienie, że osoba niepełnosprawna jest jednostką autonomiczną,
zdolną do kierowania własnym życiem, kreowania indywidualnych planów oraz realizowania celów życiowych. Aby tak naprawdę ta historia centrum, które pierwsze takie powstaje w gminie Łomnacy, skierowane do osób niepełnosprawnych, ale również tego budynku, który ma piękną historię przedwojenną, również była pisana przez panią i wszystkich tutaj pracowników. Także dziękuję, gratuluję i życzę również owocnej współpracy.